Kakuzu. Człowiek pieniądz o wielu sercach. Naprawdę bardzo o niego prosiliście, także zapraszam na 10 ciekawostek o nim. Oznaczenia, które ma na przedramionach, mogą oznaczać, że Kakuzu był w więzieniu. Takie tatuaże były używane w Edo, w Japonii, do identyfikacji przestępców. Jego ulubionym jedzeniem była wątroba, sashimi i żabnicy, a najmniej lubił kasztanową galaretkę. Jeśli mielibyście podać hobby Kakuzu, co by to było? Zaskoczę was, lubił czytać rzadkie do pozyskania książki. Był takim materialistą, że chciał walczyć z każdym o wysokiej nagrodzie. Pierwszym kanji w imieniu Kakuzu jest Kakugyo, czyli goniec w shogi. Podobnie pierwszy kanji Hidano oznacza Hisha, czyli wieża w shogi. Kakuzu był najstarszym shinobi, którego wiek był znany. Miał 91 lat. Urodził się natomiast 15 sierpnia. Jego urodziny odpowiadają znakowi astrologicznemu Leo, który rządził sercem. Pasuje do niego idealnie. Niektóre z jego technik mają nazwy po mechach z Mobile Suit Gundam, japońskiego anime z 1979 roku, którego Masashi był fanem. Podczas pieczętowania Shukaku jako hologram wydawał się najwyższym członkiem Akatsuki. Jednak później pokazany w anime okazał się niższy o Kisame aż o 10 cm. Mierzył 185 cm wzrost. Kakuzu za czasów bycia shinobim Takigakure otrzymał misję, w której miał zabić Hashirame Senju. To potwierdza, jak był silny. Co prawda nie udało mu się to, jednak mimo wszystko przeżył, także wielkie gratulacje. Mam nadzieję, że ciekawostki was choć troszkę zadowoliły. Dajcie znać w komentarzach, kogo następnego zrobić. Do wyboru macie Hashirame, Hidana, Hiruzena i Kisame. To już na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć!